Manko, niedzielny poranku. Tu mówi Szymon. Dzisiaj będę uwikował fajny tutorial w 3D Maxie. Będziemy sobie mówili o Cycles Render Engine. A propos grid, siatki. Abyście mogli zwiększyć obszar roboty, to tutaj trzeba kliknąć. Zanim będę o tym tutorialu mówił, muszę zwiększyć obszar roboty siatki. No i teraz możemy zabrać się do pracy, ale zanim będę to publikował, muszę tutaj sobie parę rzeczy ustawić. Wiecie co, wolałbym bardziej w Blenderze pracować, ale dzisiaj muszę wam coś ciekawego pokazać. F2 to się wyłącza tu. Muszę przygotować obiekt pod scenę. Ach kurde, i muszę używać interfejsu zamiast skrótów klawiszowych. Bo będę musiał też na scenę dać parę rzeczy. Tu mamy render setup. Przyłączamy sobie na Cycles for Max Renderer. Bardzo fajny render, powiem wam. Bardzo lubię w tym pracować. Możemy też wykorzystać rdzenie od karty graficznej. Jak ktoś ma kartę graficzną GeForce RTX, GeForce RTX 2080 albo 3090, to może to włączyć. Moja karta też działa, ale trochę wolniej. Następna rzecz. Muszę sprawdzić, czy włączyłem parę rzeczy. Musicie dać mi chwilę, bo muszę się opatrzyć, czy czegoś przypadkiem nie ominąłem. Wydaje mi się, moi drodzy, że chodzi mi o niebo, bo wyszła aktualizacja teraz pod koniec października, gdzie oni mówili, że naprawili błąd, gdzie wtyczka pomijała światła od 3D Maxa. Zaraz to sprawdzimy, tylko dodam sobie jeszcze tutaj parę rzeczy na scenę. Tak się zastanawiam, czy nie dodam światła na scenę. Nie wiem, czy tutaj jest Create Lights. Sprawdzę, czy zwykłe światło działa, ale póki co. Ja się tak zastanawiam nad jedną rzeczą. Mam pewien pomysł, moi drodzy, environment. No muszę dodać oświetlenie realistyczne. Sprawdzę, czy jest Cycles environment. Kurczę, już dawno w tym programie nie pracowałem. Cycles Sky. Potrzebujemy to. Bardzo... Nie. Tutaj skopiujemy. Wybieramy opcję Instance. I tu ponownie na to klikamy. A jak? Nie ma tutaj? Myślę, że to by się nam przydało. Muszę zrobić test renderu, moi drodzy. Bo nie jestem pewien, czy dobrze to ustawiłem. Chyba to muszę dać, ale nie jestem pewien. Chyba dobrze ustawiłem. Jeszcze jedno 0. Zamiast tego użyję to. I teraz będziemy robili render, test render. Sorry, że tak moi drodzy trochę chaotycznie gadam. Muszę sprawdzić, co. Mamy też taką opcję. Bo już kiedyś publikowałem tutorial na ten temat. Chyba byłem w opcji adaptive. Zamknij i użyjemy
400 sam i muszę sprawdzić, czym się, moi drodzy, poprawnie bo będzie renderowało i muszę dać na scenę światło typu Omni. Niestety upisy nie dali odszumiacza. No dobra, jeszcze jedno światło. Ja pierniczę, jak ja dawno w tym programie nie pracowałem. Omni. Bo teraz maksowe światła są wspierane. Nie zapomnijcie tutaj ustawić opcję include i bold. Inaczej nie będzie renderował tak jak trzeba. Co my tu jeszcze mamy? Opcje intensity, multiplier to są na razie zmniejsze i zabieramy się za rendering. Sprawdzam, czy mikrofon działa mi. Jestem w pewnej odległości. O, dosyć szybko to działa. Moje światło Omni oświetla tą powierzchnię, ale muszę zmniejszyć światło Omni, moi drodzy. Jak to szybko renderuje? Aha, bo ja nie mam żadnych tekstur, to dlatego. Multiplier zmniejszy, moi drodzy, i teraz będę renderował znowu. No, dosyć szybko to renderuję, powiem wam. Aha, faktycznie, naprawili ten błąd, moi drodzy. Bo ta wtyczka nie widziała tych zwykłych świateł. Jakbyście chcieli, to mogę, chociaż nie. Nie wiem, czy mam włączać internet, kiedy używam Maxa. Dobra, to włączę, bo muszę wam coś pokazać, abyście wiedzieli, skąd to obrać. I muszę wam też inny render pokazać, który zrobiłem. To jest mój najnowszy render. I użyłem najnowszej wtyczki, gdzie są te światła od Maxa wspierane, bo wcześniej ta wtyczka nie widziała tych świateł, więc muszę tutorial zaktualizować i wysłać go do internetu ponownie. Jak widzicie, nie tylko jest wykrywalne światło od Maxa, ale pozostałe inne światła. Na pewno światło od Arnolda będzie wykrywalne. Sprawdźmy światło od Arnolda. Bo to jest światło od tego, to powinno być wspierane. O, portal. Nie, dobra, to zostawię w spokoju. Ale to się dziwnie ustawia wartość tego. Nie wiem, jestem ciekaw, czy to będzie widziane. O, to się już trochę dłużej renderuje. Jeszcze chciałbym, moi drodzy, sprawdzić, jak z tym oświetleniem do nieba, bo to jest coś takiego, że można światło dodać. Zapomniałem o tym wspomnieć. Będziemy musieli to przetestować, bo to jest również ważne. Jak pada światło i pod jakim kątem, to sobie kasujemy. Dobra, mamy tu Glow Intensity, Disk Intensity, to jest też ważne. Sky Intensity możemy troszkę zmniejszyć i zabieramy się za render. Bo jak ustawiliśmy z innej pozycji nasze oświetlenie, widzicie, światło prawdziwe, słoneczne jest widoczne. Tu nie ustawiłem oświetleń do materiału typu architecture. Muszę się wtedy przełączyć na advanced, aby refleksję zmniejszyć i roughness przypisać. Wtedy nie będzie to taka lśniąca całkiem powierzchnia, a będzie bardziej taka gładka. Dobra, miałem wam pokazać. Muszę sobie włączyć firewall, aby nikt nie sprawdzał i nie szpiegował mnie. To taki programik, że chroni waszą prywatność. A zresztą mniejsza z tym.
Pokażę wam tylko tą aktualizację, abyście wiedzieli skąd to obrać. Bo bardzo fajna ta wtyczka jest. Wyszła teraz 17 października, akurat wtedy, kiedy miałem wolne. Widzicie? Naprawili to. Przedtem nie renderował mi świateł w 7Maxie. Galerię wam okażę. To jest to, co ludzie za pomocą tej wtyczki renderowali. Jakiś Włoch zrenderował kran. Ale ta mapa jakaś taka sztuczna mi się trochę wydaje. To też mi się trochę takie nienaturalne wydaje. Ja bym tutaj parę rzeczy, moi drodzy, pozmieniał, ale mimo wszystko render spoko. Bo to jest dużo szybsze. To jest dużo szybsze niż Arnold. Tutaj mamy takie punkty białe. Wtedy trzeba użyć opcji Clamp. Fireflies. Takie białe punkty. Można to zlikwidować. Ale chyba w opcji Cycles. Animate to może to ustawię. Random Seed dam na 0. Volume dam na 0. Po co mi to volume? To dam na 2. Bo jakbym to zaznaczył, a jakbym to wyłączył, zobaczymy co się będzie dziać. Tylko tak chciałem przetestować, moi drodzy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Faktycznie usunąłem te świecące punkty. Już nie ma tych muszek białych Fireflies. No rzeczywiście, coś to jednak dało, ale poczekam, moi drodzy, aż render w 3D Studio zakończy się. Dobrze byłoby, jakbym ustawił słońce. No faktycznie, działa. Czyli dobrze opublikowałem dla was tutorial. Wtyczka jest... ile to ma megabajtów? Nie będę tego ubierał, tylko... Chciałem zobaczyć ile ma mega. Tylko 30 mega, ale ja nie będę tego obierał, bo ja to po prostu mam. Jest to darmowe. Nie jest to w ogóle płatne. Macie też dokumentację. Możecie pliku PDF pobrać. Mam nadzieję, że się wam tutorial podoba. Jak widać usunąłem te muszki Fireflies. Czyli opcja Clamp pomogła. To chyba byłoby na tyle, moi drodzy. Render całkiem spoko, powiem wam, naprawdę szybko renderuje. Najważniejsze, że te światła maksowe działają, powiem wam. No to życzę wam miłego dnia. Muszę wysłać też wideo tutorial i zaktualizować tamten.